Norman i panna Słodka Szprotka wpadli do rzeki i porwał ich prąd. Panna Słodka Szprotka i Norman wpadli do rzeki i porwał ich prąd. Elvis, bierz Saturna! Prąd porwał mi syna! Zjadł mi kiełbaski! Spokojnie, znajdziemy ich! Uwaga, szykuj się, Saturn! Lecisz! Jest! Tam jest! Norman! Trzymaj! Złap się tego! Elvis, odbiór! Mamy Normana, ale nigdzie nie widzę psa! Mam psa sam! Saturn go znalazł! Płynie prosto? Prosto do oceanu? Bez szans! Nie zdążymy! Zdążymy, jeśli pomkniemy skrótem! Penny, szykuj się! Elvis, odbiór! Panna Słodka Szprotka bezpieczna i... ojej, straszliwie mnie liże! Normanie, zapamiętaj, kiedy zwierzak jest w niebezpieczeństwie, właściciel nie rzuca się na ratunek, tylko dzwoni po odpowiednich ludzi. I bawić się nad wodą można tylko w obecności rodziców. Wiem, przepraszam. Mój drogi, widzę, jak bardzo ci zależy. Może jednak jesteś gotowy na psa? Nigdy w życiu! Psy są okropne. Mówisz im zostań, a one myślą aport. No i bez przerwy pakują się w różne kłopoty. Z tego, co zauważyłem, nie tylko one. Penny, odbiór! Słychać mnie? Dziękuję za świetne biurko. A powiedz mi, skąd się u nas wzięła zjeżdżalnia? Pomyślałem, że kiedyś może się przydać. Uporamy się ze zjeżdżalnią jeszcze dziś. A, dobrze, doskonale. Ale najpierw będziecie musieli uporać się ze mną. Alarm chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle. Na ratunek zjawi się i nie wie, co to strach.